Scott, w poprzednim odcinku mówiłem, że napełnię sobie to wszystko więźniami, ale postanowiłem, że zrobię trochę inaczej. Że nie będę tego napełniał, bo teraz mam szansę trochę to je sobie powyglądnić, można tak powiedzieć. Bo zrobię sobie podłogę, zrobię sobie ściany, jeżeli starczy mieć oczywiście kasy. Co jeszcze? Mogę naprawdę sporo rzeczy tutaj zrobić teraz, więc myślę, że właśnie tak zrobię. Więc od czego sobie zaczniemy? Możemy zbudować sobie parę tutaj, tak żeby to, wiecie, ładnie wyglądało, żeby to miało jakiś taki, nie wiem, ładny sens, to możemy zrobić na przykład taką ścianę. On, to jak się zapełni to wszystko to ścianą, to będzie wyglądało naprawdę fajnie, uwierzcie mi. Zrobię z tego jeszcze tutaj jednego człowieka, żeby on sobie tutaj ostał, bo ten ciągle nam krzyczy, debil. To już zaczyna... O matko, gdzie on po nas? Już tutaj masz stać, debilu. Gdzie ty idziesz, debilu? Ale nie, no bez jaj. Stań tutaj. No. Jaki cep? No jaki cep? Przecież dałem mi, ja dałem mu tutaj ten kwadracik. Dobra. Nie wiem, na ile mi to kasy starczy, żeby to robić, ale zaraz zresztą zobaczymy. Powiedzmy, że zrobimy to najpierw tam, gdzie nie ma więźniów. Dobra, że nie są więźniowie. Aj, nie fajnie. Tutaj nie ma więźniów. Zróbmy sobie najpierw tutaj, o. Uuu, taką ściankę, o tako. Zróbmy coś ten. Nie wiem, ile, na ile mi to starczy. Taką sobie zrobię. O, jak ładnie. Ten odcinek nie będzie zbytnio długi, bo muszę coś jeszcze zrobić, a nie chcę. To jakiś, nie wiem, 15 minut max będzie. Naprawdę, nie dłużej. Nie dłużej niż 15 minut, już mamy 2 minuty, więc. Więc nie dłużej niż 15 minut. Póki co, tutaj nic się nie dzieje. O, które oni będą jedli? A dlaczego tutaj stoisz? Kuźwa, jak się ta gra tnie, naprawdę, no. A ty czego drzesz mordę, zasrańcu? No, przestał. Bardzo miły człowiek. O które oni będą jedli? To jest moje dobre pytanie. Za dużo tych debilów tutaj, za dużo, no mówię wam, to jest zdecydowanie za dużo. 6, 7 będą jedli, 8, 9 będzie shower. 6, 7, zaraz będzie 4, potem 6, nie, potem 5, potem 6, chwila, napiję się. Najpierw pomieszam sobie łyżeczką herbatkę, którą sobie zrobiłem. Skończyło mi się wszystko w domu, co mogłem pić, ale nie mam teraz co pić, więc musiałem sobie zrobić herbatę. Nie ma to jak zrobić sobie herbatę, co nie? Jeszcze o smaku, jak to się nazywa? Miętowo-jabłkowa plus 2 łyżeczki cukru, bo ja nie lubię pić bez cukru. O, jaka ciepła! O, lewo co wstałem od razu, mówię, że 12:31. Wstałem jakieś 15-20 minut temu, naprawdę, uwierzcie mi. Zaspałem. Przez to, że wczoraj mieliśmy tego live'a. Jak mówię, wczoraj to był dzień 23-24, tak o. 0.11.2012. I dzisiaj też live, czyli w dniu 25.11. Nie, 24. O cholery, co ja gadam. 24.11.2012, wtedy jest live. Jeżeli ktoś będzie oglądał to na przykład 1 grudnia, no to będzie wiedział, kiedy był ten live i kiedy będzie ten live. Co nie? Dlaczego ty się tutaj zablokowałeś? Ty, zostaw go. Cholera, jak to się tnie, no. Mogłem pomyśleć i zmniejszyć trochę te więzienie, jak miałem szansę, naprawdę. No cholera, że tego nie zrobiłem, naprawdę, no. Zwaliłem, mogłem to w ogóle usunąć, tutaj o to, o, mogłem usunąć. Pokoik ten tutaj sobie zostawić, zrobić taką ścianę tylko w dół i tyle, ale nie kuźwa, chciałem zrobić tak samo jak było, no. I przez to zepsułem wszystko. Powiększmy sobie to, tutaj jest zwalone prysznice. Zobaczymy, czy to nam coś da. Będę musiał zrobić dodatkowe rury. Jak ja kocham robić dodatkowe rury! Prawie więcej nie będę robił, tutaj jeszcze zrobię. Apa, 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 opa, o! Nie tutaj, tutaj, opa, opa i opa! Widzicie, jakie ładnie opuje? Krateczki zrobimy tak, żeby to jakoś tam się nie wymykało. Możemy zrobić się tak o tutaj o gdzieś. O nie, w sumie to wiecie co, to nie jest potrzebne tak naprawdę. Mam lepszy pomysł. No kuźwa, usuń się no. 1, 2, 3. Teraz muszę płacić. I mocniej nacisnę klawisz
Cholera. Klawisz myszki, tym większe prawdopodobieństwo, że to się zrobi. Jeszcze raz przypomnę, na przedmioty przesuwa się kółeczkiem myszy albo R. Bo ciągle słyszę te komentarze, chociaż napisałem już to 10 razy pod pierwszym filmikiem, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i tak do 10, że przesuwa się, przekręca się R. Przecież jest naciśnięcie R albo kółka myszy. Więcej nie wiem, może coś jeszcze się da, ale nie jestem pewien. A, małe herbaki, herbaty, jest herbaki, kurde. Tabaki nie ma, jak małe tabaki, co nie? O, jać. O, widzicie, jak ładnie to teraz wygląda? No normalnie to teraz to wygląda jak więzienie. Naprawdę. Ej, no ale tutaj nie zaprzeczycie mi tego. Naprawdę nie zaprzeczycie sobie tego, bo to naprawdę teraz wygląda jak więzienie. Nieprawdacie, co nie? Wy nigdy nie prawdacie. Hopa, hopa. A, zrobimy sobie tak całe. Znaczy nie wiem, na ile mi kasy starczy. Tutaj jest ten problemos maluteńki. Dobra, jeszcze tylko tutaj o. O, pięknie. Dobra, na razie to sobie zostawimy, niech oni to nam robią. Co oni teraz mają? It to po duńsku też może znaczyć jeden. Gdzie są jakieś rury? Tutaj są rury. Ja to ja mogę sobie tak po prostu. No w sumie nie, to jest przedłużenie, wiecie, bo mogę sobie po prostu zrobić takie coś, o. A tak będę musiał bawić się jeszcze z rurami i stawiać je tak jak popadnie. Albo w sumie mogłem zrobić trochę jeszcze inaczej, ale dobra, mniejsza z tym. Kolejny mały łyk herbaty. Ja słyszałem, że ktoś u kogoś wykrył ten. Tylko, że tu nie mam kuźwa strażników. Po co mi to? Po co mi to? O, bo ząb nie zabolał. Ała. O, ja tu mam strażników, cholera jasna. Czterech nawet. Nie ma tak czterech strażników stojących w jednym miejscu. Ja po prostu kocham tutaj myślenie tych strażników. Autosaving. No i ta kamera powinna mi coś pomóc, powinna mi w czymś pomóc, bo naprawdę, no... Przecież każdy wie, że ta kamera to obserwuje, co nie? I za nią stoi strażnik. Więc jeżeli stoi za nią strażnik, to powinien trochę... No dać sobie radę, co nie? Z utrzymaniem tego wszystkiego, naprawdę. Ale jako, że tak nie jest. Ja myślałem, że te kamery naprawdę, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, że te kamery będą dawały mi coś w stylu, że nie będę musiał robić więcej strażników. A wyszło na to kuźwa, że nie, że muszę robić tak i tak strażników, co mnie strasznie, ale to strasznie wkurzyło. Uwierzcie mi. W sumie to nawet by było trochę logiczne, jakby, bo przecież te kamery one dużo dają. Jeszcze jakby tak się dało samemu, no dobra, da się samemu zamykać cele, żeby oni sami szli do celu. No dobra, nie wiem, trochę to dziwne jest. Jeszcze ci super strażnicy nie działają, też nie wiem dlaczego, to jest też trochę takie powalone. No ale słuchaj, mogę poradzić, nic nie mogę poradzić, czekamy tylko na następną alfę. Zobaczymy, co się pojawi w następnej alfie. Zobaczymy, jakie my tu jeszcze mamy przedmioty, bo chyba połowę z nich tak naprawdę nie używałem. Nie używam drzewa, no to chyba jest jedno z najbardziej przydatnych przedmiotów, naprawdę. Chociaż, nie wiem, może... nie, ogólnie to tylko tego nie używam, ale to jest dlatego, żeby... Przed jak zginie mi więzień, to wtedy stawiamy sobie taki pokoik tutaj na przykład nad szpitalem i oni do tego więzienia, znaczy do tego, do tej kostynicy, można powiedzieć, albo do czegoś tam, sprowadzają tych, którzy zginęli, co nie? Na takich stołach, a może nie, on po prostu niesie go, czy jak mu tam, nie ma, kładzie go, on sobie tam leży, co nie, żeby nam nie przeszkadzał gdzieś tam, gdzieś tam na polu bitwy z naszymi więźniami, co nie. Mamy tutaj coś jeszcze do opracowania, chyba nie mamy, mamy tylko tego zastranego adwokata, a co ja mam tutaj w tym? A, tutaj jest ta, dobra, okej, okay. To mnie tam w sumie nic nie dało, nic mi nie dało. Co ja tutaj robię? Nie krzyczcie, ludzie! Czemu wy nie stoicie na swoich miejscach, debile? Jaż ty w dupę nie żartuję przecież. O, od razu lepiej, widzicie? Jak tylko i wyłącznie staniecie na swoich miejscach, od razu ludzie się ucieszą, uwierzcie mi, kurde. Czemu oni tak wolno to budują? Dlaczego oni tak wolno to budują? Czego oni tak wolno to budują? Kurde, ale mi się chce pić, bez jaj.
Wzięła i mi zasmakowała ta herbata, naprawdę. Czy ja tutaj co mam coś jeszcze, czy co mógłbym zbudować? Jak mam nasze te. No patrzcie, jak to teraz ładnie wygląda. Normalnie jakby tutaj było czarno-białe, jakbym teraz tutaj nie miał kamer, to normalnie wszystko by było teraz czarno-białe tutaj. Wszystko byłoby czarne albo białe. Jak to się mówi? Albo białe, czarno albo białe. Nie, tak się w sumie nie mówi, ja tak mówię. Czy nie myj się tam, gdzie jeszcze nie ma gdzie się myć. Jeszcze tylko 5 minut zostało. Ludzie, trzymajcie się. O, idą mi po więźniów. Ciekawe, kto mi poszedł po więźniów. Czyżby ci tutaj o stąd? A nie, ej, nie wiem skąd mi poszli po więźniów. Czy ja mam tutaj jakoś holding cell? Nie, tam nikogo nie mam. To trochę dziwne. Ale poszło mi ich 8, 9 nawet, cholera jasna. Skąd oni się wzięli? No to trochę dziwne. Kuchnia, myj mi tutaj, kuchnia. Czemu nie nakarmiacie każdego? Wychy! O tutaj właśnie zrobiłem sobie drzwi do izolatki, solitary door. Izolatkowe drzwi, można takie nazwać. Bardzo się z tego cieszę, wy chyba też się bardzo z tego cieszycie. O Jezu! Czemu ta kamera nic mi tutaj nie pokazuje? Albo dlaczego ona w ogóle się nie rusza, o to moje pytanie. A, ona się rusza tylko jakoś tak w dziwacznym miejscu. Zrobimy to jest taki wielki, o taki o pokój, o tak o. A w środku dałbym jedną ławkę i zrobił to jako yard, albo jako common room, co nie, ale by było normalnie. Wtedy by się ucieszyli, to mogliby sobie pobiegać na, zrobić sobie takie zawody w takim wielkim pomieszczeniu, ale to nie mają takich możliwości, niestety. Jezu, jeżeli macie taką herbatę w zasięgu ręki, to oczywiście pijcie ją, bo to naprawdę jest pycha. Budujcie mi rury, moi wierni poddani. Ja nie żartuję, serio, budy. No i skąd on wziął tą rurę? No skąd? Jeszcze jedną ma, no. No bez ja, jaki magik. Gdzie on to chowa? Cholera, ja. Właśnie, ten też wyciągnie 3 rury z kieszeni. I ten też, ten drugi. Czyli w sumie będę miał 6 rur. Patrzcie, o, widzicie? Haha. No i ten też pójdzie z rurami, a co tam? Kurde, naprawdę oni są tam. Bez gaj. Miałem pokazać, jak się tam zmienia wszystko w tych save'ach, ale ja wam tego nie radzę. Bo też wam się coś zepsuje i nie będzie wam się chciało budować tego od nowa. Tak jak mi się chciało, ale w sumie mi się chciało tak naprawdę. No właśnie. Wow, no siedzą prawie wszyscy na ławkach. No jednak te ławki się naprawdę przydały. Co ja tu miałem? Miałem pokazać, jak to się robi, ale nie chcę, żebyście sobie nic nie zepsuli. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, to jeżeli wejdziecie na przykład tutaj, o, tu tam macie save folder, czyli tam, gdzie są preferencje, tam, gdzie są wasze save'y, tam wybieracie sobie preferencje i tam możecie zmienić sobie, otwieracie to jako notatnik, zmieniacie sobie tam na przykład rozdzielczość ekranu, czy ma być w okienku, czy ma być bez okienka i właśnie tak, tak to właśnie się robi, a save'y można zmienić i tam wystarczy, że zrobicie sobie jeden save, który ma tą możliwość tego czarno-białego, jak to się tam nazywa, War, czy jakkolwiek tam, ten cień wojny, co nie. Jeżeli go sobie tam zobaczycie, to zobaczycie, że pojawia wam się taka linijka jak Invisibility, kuźwa, jak to się mówi, widoczność, enable widoczność, tak wam powiem, żeby nie różność głupa po angielsku. I to wystarczy, że wkopiujecie swojego save'a, którego chcecie, żeby była ta mgła i wtedy wam się po prostu mgła pojawi. Jeżeli chcecie zmienić income więźniów, czyli że będą wam przychodzili, to po prostu zmieniacie na income na false i tyle. No i to jest cała filozofia, co musicie zrobić. O nie, dlaczego ty krzyczysz, mój ty poddany? Idź sobie na lampę, stój. Idź, stój sobie w lampie. Jak lubisz stać w strażniku, to w lampie też ci się spodoba stanie. O, i tak się tego postawiłem. Jak zmieni miejsce? No kurde, jaka dobra herbata. Dobra, zbudowałem chociaż to jeszcze. Mam pewien pomysł. Ja sobie to wszystko zrobię jako ściany takoło. Mam nadzieję, że wam się to spodoba potem. A teraz ja się po prostu z wami żegnam. Jest już 14, nie wiem, tam uważ, to będzie 45 plus intro właśnie, to będzie trochę więcej. To powiedzmy, że skończę 52 albo 51, bo wtedy kończy się intro. Więc ja was z wami się teraz żegnam, mówię wam na razie, cześć i pa.